Hello, moi drodzy, Cześć. witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam również ekscytujące miejsce. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał. Słuchajcie, co dzisiaj wam pokażemy? Teren młynów gospodarczych w niewielkiej miejscowości. Nie wiem, czy to widać za naszymi plecami, ale zobaczcie. Tak to wygląda. Zabudowania te powstały prawdopodobnie na przełomie XVIII wieku, ale oczywiście więcej historii przytoczę wam, będąc już w środku. Prawdopodobnie znajduje się tam bardzo fajna klatka schodowa, która robi wrażenie. No i słuchajcie, z racji tego, że jest to spontaniczne wejście, także będę musiał się tutaj posługiwać informacjami z Google, także nie miejcie mi za złe, jeżeli będę je cytował bezpośrednio z telefonu. Także oglądajcie, my zapraszamy was na wspólną eksplorację. W drogę. Spójrzcie, ile tu jest tych budynków. No i oczywiście główny cel to jest budynek z tą wieżą. No naprawdę coś pięknego. Aż dziwne, że to wszystko się tutaj tak marnuje. No zobaczcie, okna powybijane wszędzie. No może nie wszędzie, ale większość okien. Tutaj mamy również jakieś zabudowania. Prawdopodobnie magazyny, spichrze. Również tam z tyłu, za tym budynkiem, jak zauważycie, znajdują się jakieś budynki. No i co? Myślę, że od razu uderzymy tutaj do klatki schodowej, bo ona jest naprawdę przepiękna. Może uda nam się wejść tam na szczyt tej wieży. Także lecimy. No i dobra, wbijamy do przepięknej klatki schodowej. Zobaczcie, cała klatka w metalowych schodach. Ale spójrzcie, jak to fajnie wygląda na samą górę. Zobaczcie. Coś naprawdę mega pięknego. I prawdopodobnie zejście w dół też zajebiście wygląda, patrząc od góry. Także my już się udajemy na górę. Mamy tam wiele schodów do pokonania. Może być ciekawie. No. Powiem ci, że ciasnawo z tymi butami. Byłem sprawdzić właśnie, czy jest tam możliwość wejścia wyżej. Niestety na koronę tej wieży wejścia nie ma. Ale tutaj po drabince jak najbardziej się dało. Także my już schodzimy na dół, pokażemy niektóre pomieszczenia i pozostałe budynki. Także idziemy. Zeszliśmy piętro niżej. Mamy tutaj pozostałości praktycznie po młynie, bo wszystko zostało wybebeszone, jak widzicie.
Jak widzicie, podłoga na kolejnym piętrze jest poszatkowana jak ser szwajcarski. Zapewne są to otwory techniczne, gdzie znajdowały się również sypy z kolejnych pięter. Pozostałości po tym wszystkim zostało poobcinane. Ale trzeba uważać ponownie, prawda? Tutaj mamy opory sypowe. No, masz. Jeszcze podłączane normalnie, nie? Mechanizmy jeszcze są widoczne, co? Tutaj jak widzicie na drzwiach był dział czyszczący separatory. Tutaj już korytko widać od urządzeń, od kabli wysokiego napięcia. Sam idziemy tu w dół? No, w dół zejdziemy tędy. Jak już tu jesteśmy. Barierka się rusza, nie? Jo. O, to są właśnie... Młyn jak młyn, nie? To szkoda, że to wszystko jest opuszczone i tam pewnie nie przejdziemy tymi drzwiami, co? To któreś były zamknięte, nie? Trzeba będzie tędy. To zejdziemy sobie tu. Bo tu już jest więcej tego. Już nadciągam. Nawet została umywalka. No iż. Mamy trochę więcej zabudowania tego całego młynu. Niektóre niepewne, nie? Te deski takie. Faktycznie. Tak tylko pokażę, jak to wygląda. No faktycznie poszatkowane wszystko, nie? Zdarzało się, że niektórzy eksploratorzy spadali kilka pięter w dół. Właśnie w takich opuszczonych młynach. Wolimy nie ryzykować. O, to pomieszczenie wygląda bardzo klimatycznie, ci powiem. No faktycznie. Nie było opuszczone, nic tu nie ma, ale jakiś klimat jest, nie? Wiesz, to jest sam dół, nie? Mówię na to. Zachowały się jeszcze oryginalne kafle na podłodze. Tu już jesteśmy bezpieczni, praktycznie jesteśmy na samym dole. Tak to się prezentuje. Tak, to dół, ale... Tu podpiwniczenie też jest wszystko. Zobacz. O nie, czekaj, co to jest? Tu też coś było. Chyba tak. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzi. Chyba to jest to. Rozśmigamy do kolejnych budynków. Wyszliśmy, jak widzicie, od dupy strony, także wracamy do środka zabudowania i zobaczymy sobie inne pomieszczenia. Dobra, przejdziemy sobie tym budynkiem. Fajnie pomalowano na górze.
tyle. Całe chłopie. Możliwe, że znajdowało się tutaj jakieś biuro. Oczywiście sklepienia bukowate, nie? Mhm. O, nic, ale jest chyba. Nie, tylko taka igliczka jakby. Kanciapka? Kanciapka. O, zobacz, fajnie. No. Fajnie to proszę. Zobacz, fajny szalerek jeszcze tam jest. Bomba. No fajnie to klucz, nie? Tutaj wygląda. Porośnięte wszystko. No, elegancko. Okej, okay, dobra. Myślę, że możemy iść dalej. Słuchajcie, znalazłem informację o tym młynie gospodarczym. Generalnie tak. Tak jak mówiłem, początki młyna sięgają XVIII wieku. Pierwsza wzmianka o tym, że we wsi pracował młyn wodny, pochodzi z końca XVIII wieku. W połowie następnego stulecia, kiedy dobra pozostawały w posiadaniu rodziny Barchewicz, oprócz młyna do majątku należał również browar i kożelnia. Także gdzieś na pewno się to znajduje w pobliżu. Nie wiem dokładnie gdzie. No i cóż dalej mamy za informację. Po roku 1907 dobra przeszły na własność rodu von Salisz, właścicieli Kraskowa i Pankowa, w których rękach pozostały do 1945 roku. A więc do zakończenia, można powiedzieć, praktycznie II wojny światowej. Mm-hmm. Okej, okay, dobra. Myślę, że możemy przejść dalej. Może jeszcze znajdę jakieś informacje i wam przeczytam coś ciekawego. Zobaczcie, jak fajnie tutaj też wygląda te okno z porośniętym bruszczem. I tu drzwi mamy takie obicie blaszane. Ale nic więcej tutaj nie ma, dlatego też wychodzimy na zewnątrz i wchodzimy do kolejnego budynku. Okej. Okay. Latarka przygotowana. Możemy sprawdzić, co kryje się w piwnicy. O, powiedzie, że jest tutaj trochę zalane. Nie pochodzimy. Znaczy w tym momencie... Nie, bo wody jest zapewne powyżej wysokości tutaj buta. Także nawet... Zobacz. Ja. No. Niestety nie ma. Ale jakie tak. Nie, faktycznie. Jest pusto. Nic tu nie ma. Uciekamy. Część mieszkalna była zrobiona, co? Zobaczmy. Tak. Alu, tu złomiarze jeszcze nie dotarli. No faktycznie, ktoś już tutaj coś kombinował. Sekundkę. Pomieszczenie. O. Tu jeszcze jest boiler, zobacz. O, starawy trochę, ale jest. No. Czekaj. Tu. O, zamurowane.
Zobaczcie sobie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę mega sprawa. Jak ci się chyba podoba to miejsce? Kosmiczne, fajne. Jest duży obszar, nie? No. Sporo terenu. Jak widzicie, barze już kwitną. Także zbliża się Wielkanoc. A my wchodzimy do kolejnej czeluści. Nic się nie kryje. Tam schody do góry. Tam też nic nie ma, nie? Już ci mówię. Nie, to samo jest wyjście na zewnątrz. No. Chyba były jakieś biura, tak mi się wydaje. No tak wszystko podzielone, nie? W taki stylowy jak na tamte czasy sposób. Musiała być jakaś łazienka, kuchnia. Chyba tak. Kuchenna tapeta, nie? No, i płytki. No jest toaleta. Niebieska. Mamy jakiś pokój. Albo typowe mieszkanie. Możliwe. Łazienka, kuchnia. Automaty. Tutaj będzie coś ciekawszego, chodźcie zobaczyć. Mamy troszkę dokumentacji starej. No tu chyba raczej były biura, zobacz, jest biurko. Tak. Także na 100% były biura. Śmietnik. Mnóstwo dokumentacji z okresu prowadzenia tutaj działalności. No i zobaczcie. Nie ulega wątpliwości, to na pewno będzie. No, jest jeszcze troszkę papierków. Płaskie pasy napędowe jeszcze. Za chwilkę sobie zajdziemy do góry. Mamy jeszcze pozostałości. Te maleczki. Zobaczcie, jak kapitalna farba się błyszczy tutaj. Mamy kolejną część dokumentacji po rozrzucaniu tutaj. Kolejne biura. Stare kalki, zobacz. No. Niestety troszkę. Na sucho też nikt tutaj nie pracował. Oczywiście, wszędzie małpki. Człowiek być musi. Dobra. Myślę, że za chwilkę wyjdziemy na zewnątrz i będziemy powoli kończyć tą eksplorację. Okej, mam nadzieję, że eksploracja tego młynu wam się podobała. Przeczytałem wam co nieco informacji na temat tego miejsca. My już kończymy. Udajemy się do kolejnego ciekawego miejsca. Także dziękuję wam za to, że oglądaliście. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod tym filmem. Także co, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Cześć.